czy pan, pani jest w stanie określić dokładną datę swojej śmierci? Z badania wynika, że tylko 21% mężczyzn i tylko 13% kobiet uważa, że będzie żyć dłużej niż pokolenie ich rodziców. Czyli jednej strony na co dzień słyszę, szczególnie od panów, co też jest symptomatyczne, pani Alicjo, nie mam zamiaru umierać, nie mam zamiaru chorować. Czyli to jest jedna strona tej rzeczywistości. Druga, ci sami panowie mówią nie, 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 ja nie przeżyję pokolenia swoich rodziców. Z drugiej jednak strony, pęd życia, to jak my żyjemy, mówią nie, 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 nie. Rodzice mieli spokojniejsze życie, oni dłużej będą żyć, ja umrę wcześniej. Z badania wynika, że jedynie 5% Polaków ma spisany testament. W mojej pracy ciągle spotykam się z czymś, co nazywam na swój użytek genem nieśmiertelności. Wyjątkowo dużo Polaków nie przyjmuje do wiadomości w sposób świadomy, że śmierć jest faktem, że umieralność wynosi 100% i że mały wpływ mają na to, kiedy nastąpi ten moment. Niewiarygodne i ciekawe w tej historii o testamentach jest to, że odkryłam swojego czasu, kiedy badałam okres międzywojenny, że wtedy ponad 80% Polaków umierało z testamentem. Co się wydarzyło po wojnie ze świadomością lub brakiem świadomości lub grzechem zaniechania, że przestaliśmy chcieć wyrażać swoją wolę, jeśli chodzi o podział własnego majątku. Ryzyko małoletnich spadkobierców, to znaczy jeżeli małoletni są spadkobiercami, a będą, jeżeli dziedziczenie jest na bazie ustawy, to takie myślenie powszechne rodziców jest takie, że to ten rodzic, który pozostaje przy życiu, zarządza majątkiem swojego dziecka. Żona mówi, nie stać mnie na ten dom, jest za duży. Muszę go sprzedać po śmierci męża, żeby kupić sobie mniejsze mieszkanie, a to, co zostanie, wykorzystać chociażby na edukację dziecka lub dzieci. Sąd bardzo rzadko, a ja osobiście nie znam takich przykładów, żeby zgodził się na sprzedaż mieszkania, nawet jeżeli matka ma bardzo racjonalne argumenty. Z innych badań powszechnie dostępnych wynika, że jednym w czołówce lęków ludzi jest śmierć, nawet nie własna, ale śmierć bliskiej osoby. A zatem skoro jest to tak bolesne, to bardzo trudno o tym rozmawiać. Ja namawiam ludzi do tego, żeby to ryzyko wzięli tak samo do zarządzenia jak każde inne, żeby się z nim rozprawić, żeby na liście zadań zaznaczyć załatwione, i żeby te rozwiązania długo, długo nie były potrzebne.